Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 200. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Tak, dobrze słyszeliście, 200 odcinek. Jest to dla mnie, nie ukrywam, wyjątkowy moment, więc na początku chciałabym podziękować Wam, drodzy słuchacze, za to, że byliście, jesteście i dołączacie coraz liczniej i wspieracie ten program oraz całą naszą społeczność. To jest naprawdę ogromny zaszczyt mieć do kogo mówić i tym samym chciałabym przedstawić Wam dzisiejszą gościnię, której wybór jest z tej okazji nieprzypadkowy. Przed Wami rozmowa, na którą czekało bardzo wiele osób, ponieważ do studia wraca po raz 8 moja rekordowa i wyjątkowa gościni, nikt inny jak doktor nauk biochemicznych w dyscyplinie biochemia Joanna Podgórska. Neuroplastyczność to gorący temat w świecie nauki, bo okazuje się, że nasz mózg może się zmieniać na dobre, nawet w dorosłym życiu. Możemy się rozwijać, budować nowe połączenia neuronalne i dobre wzorce zachowań, a w efekcie być bardziej sprawni, dbać o naszą pamięć i zapobiegać starzeniu. Jak do tego dochodzi? Co musi się wydarzyć, żeby nasz mózg włączył tak zwane rezerwy poznawcze? Jakie aktywności wpływające korzystnie na te procesy możemy wprowadzić do swojej codzienności i jaką rolę pełnią tutaj uzależnienia? Na te wszystkie tematy będziemy dzisiaj dyskutować. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, kilka słów ode mnie. Ja tak samo jak Wy czekałam na ten odcinek. Co więcej, obie z Asią byłyśmy bardzo, ale to bardzo podekscytowane i maksymalnie zadowolone z nagrań i nie mogłyśmy doczekać się, aż trafi on do słuchaczy, czyli do Was. Niestety, w postprodukcji okazało się, że po kilkunastu minutach mój mikrofon przestał poprawnie rejestrować dźwięk, a co za tym idzie, jakość jest dość słaba. I powiem Wam wprost, że było mi na maksa smutno. Długo biłam się z myślami, jak to rozwiązać. Jednak ta rozmowa wydaje mi się zbyt wartościowa i naturalna, by jej nie publikować, czy też próbować nagrać ją ponownie. Dlatego też zdecydowałam się udostępnić Wam ten odcinek w tej oryginalnej i nieidealnej wersji, licząc na Waszą wyrozumiałość i przyznając przed sobą i przed światem, że czasem rzeczy nie idą po naszej myśli i są czynniki zupełnie od nas niezależne. Ta decyzja jest też dla mnie takim ważnym krokiem w walce z perfekcjonizmem, który, jak wiemy z rozmowy z Martą Niedźwiecką, jest autodestrukcyjny i trzeba nad nim pracować. Za to ta sytuacja wydaje mi się szczególnie symboliczna w obliczu świętowania jubileuszu, celebrowania wspólnie spędzanego czasu wśród nieidealnych ludzi w nieidealnym świecie. Tutaj zamykam ten przydługi wstęp i życzę Wam mimo wszystko przyjemnego słuchania, niezmiennie czekając na Wasze wrażenia. Dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. I tak się składa, że Asia jest jedną z autorek składów produktów. Dla mnie to już jest kontrola jakości sama w sobie. Zapraszamy. Asia, ja Cię tak oficjalnie powitam. A ja oficjalnie się przywitam. Bo jestem bardzo podekscytowana i wierzę, że nie tylko ja i nie tylko Ty, tylko cała rzesza osób, które pamiętają nasze różne wspólne produkcje. Ile ich było? Właśnie liczyłyśmy, że to jest 8 raz. Ja nie wiem, czy to jest rekord, ale możliwe, że teraz już jest to nowo ustanowiony rekord. I to jest takie strasznie wzruszające, bo ten nasz pierwszy odcinek, 48, to było 3 lata temu, chyba ponad 3 lata temu. Tak, w innym w ogóle, mojego mieszkania w Poznaniu. W innym życiu, w innym wcieleniu. I temat, na który dzisiaj bym chciała z Tobą pogadać, to jest coś, co mi chodzi po głowie to też nieprzypadkowe słowo, od dawna,
Nie wiem, czy to jest coś, co tak ciekawi też odbiorców, mm-hmm. ale w tym świecie no, twoim naukowym zakładam, że to jest taki hot temat. No i proszę Państwa, po prostu z kim bym mogła to poruszyć, jak nie z Tobą? Szczególnie, że właśnie to, od czego chciałabym wyjść, to, że neuroplastyczność oczywiście, o której będziemy mówić, to jest arcyciekawy temat, mm-hmm. też taki bardzo specjalistyczny i naukowy, no ale jednak... Nie o to chodzi do końca u mnie w podcaście, żeby teraz po prostu poużywać jakiejś skomplikowanej terminologii i sobie zajawkowo popadać o procesach, tylko zastanawiam się z Twojego punktu widzenia, no bo masz dużą wiedzę na ten temat, dlaczego po prostu człowiek, odbiorca, nie naukowiec, powinien się tym tematem zainteresować, albo dlaczego warto wiedzieć o neuroplastyczności? Mhm. Tak, więc w ogóle przede wszystkim dziękuję bardzo, Karolka, że chciałaś ze mną o tym temacie porozmawiać. Po pierwsze w ogóle, że chciałaś ze mną porozmawiać ponownie, czyli możemy sobie tutaj znowu porozkminiać, przypomnieć stare czasy, jak to fajnie było. I to też jakby nie ukrywam i wielki ukłon tutaj w Twoją stronę, bo tak naprawdę od tego naszego pierwszego podcastu o rytmie dobowym, o śnie, o regulacji tej okołodobowej, chyba się trochę u mnie zaczęło pod kątem popularyzacji nauki i też dużo ludzi wtedy do mnie gdzieś tam przyszło, jeśli chodzi o moje działania w social media, więc na pewno jakby będę to zawsze pamiętać. Plus to, że ja się chyba wtedy otworzyłam w ogóle na takie gadanie i to, że wow, mogę coś opowiadać ludziom i to nie musi być takie akademickie. I chociaż cały czas gdzieś ta klątwa jest ze mną, że wiesz... Syndrom oszusta, nie? Jak wchodzę w jakiś temat, to czasem wydaje mi się, że nie, no w sumie co ja wiem na ten temat? I dziś jest podobnie. Będziemy gadać o neuroplastyczności, o której wydaje mi się, że coś wiem, ale kompletnie im bardziej, im głębiej wchodzę w te tematy, to wydaje mi się, że wow, jednak się cofamy i próbujemy zrozumieć coś kompletnie na nowo. Przede wszystkim w ogóle chciałabym zaznaczyć, że to jest super ciekawe i piękne też zarazem, że tak się interesujemy ostatnio nauką i myślę, że to stało się coś mocno modnego i w ogóle trendy. I to też jest fajne, bo budujemy gdzieś tam swoją świadomość, tylko w tym wszystkim też mam wrażenie chodzi o to, żeby dokonywać pewnej selekcji, czyli ostatnio wyszedł chyba doskonały numer właśnie znaku o neurobzdurach, o neuronauce. Nie przeczytałam go jeszcze, ale Ala Olszewska, którą gościłam też u siebie w podcaście w Niuansie, opowiadała o neuroplastyczności, której jakby ufam jako neuronaukowczyni. Fajnie zwróciła uwagę na to, że no to może być ciekawy numer, bo dużo jakby mitów i bzdur też narosło wokół neuronauki, neuroplastyczności, wszystkiego, co jest neuro. Mam wrażenie, że jeżeli mamy przedrostek neuro, i też tam widziałam właśnie opis tego numeru, dotyczy tego, że wszystko, co jest neuro, wydaje się być bardziej sexy, bardziej catchy, bardziej wiarygodne. Jak ktoś jest neurospecjalistą, czy neuropsychologiem, czy nie wiem, neuropodcasterem, czymkolwiek, kimkolwiek, to że to już jest bardziej ugruntowane, osadzone w nauce. No i jednak no nie do końca tak jest. Chodzi o to, żeby rzeczywiście to odnosiło się do tego, co my wiemy. A w kontekście dzisiejszego tematu, no to na pewno wydaje mi się najciekawsze jest to, jak możemy ekstrapolować, czyli przekładać te wyniki, to co naukowcy gdzieś tam już odkryli, powiedzieli nam i to poszło sobie do szerszej grupy ludzi, jakby from bench to life, jak ja to mówię, z labu do nauki, z nauki do życia, z labu do życia. No a neuroplastycznością powinniśmy zainteresować się jakby z tego względu, że no, to bardzo mocno nas dotyczy, w takim sensie, że te procesy sobie są i okej, to jakby już by mogło być interesujące, natomiast neuroplastyczność jest naprawdę czymś, na co my mamy realny wpływ. I też właśnie to jest to chyba, na czym ja się skupiam gdzieś tam w części swojej popularyzacji, żeby nie opowiadać o samej neuroplastyczności jako procesie per se, co tam się dzieje w neuronach, co się odpala, jakie muszą nastąpić zmiany biochemiczne, tylko że rzeczywiście możesz poprzez zmiany swojej diety czy rutyny, większej dbałości o sen, czy jakiegoś większego ukłonu w kierunku niektórych aktywności intelektualnych, możesz realnie ten mózg zmieniać, możesz go właśnie plastycznie formować. Możemy też dzięki niektórym właśnie poczynaniom, treningom, właśnie znowu ta dieta, czy różnego rodzaju aktywności, możemy też mózg reorganizować, regenerować, bo neuroplastyczność nie tylko dotyczy, o czym pewnie za chwilkę porozmawiamy więcej, nie tylko dotyczy kwestii związanych z nauką, nawykami, utrwalaniem pewnych śladów pamięciowych, ale neuroplastyczność to też są procesy, tak naprawdę wyrosło to z tego, że to są procesy związane z regeneracją, z adaptacją mózgu do zmian też po urazie, do zmian w wyniku zmieniających się warunków środowiskowych, czyli wszystko to, co dała nam ewolucja, żebyśmy mogli iść i z duchem czasu trochę i sprostać temu wszystkiemu, co gdzieś tam nas spotyka. Przykładowo różne bodźce, czy jakieś no, kwestie takie typowo fizyczne, które nam się przytrafiają.
Ale ciekawe jest to, co powiedziałaś, że jest taki boom na naukę. To też uważam, że jest super. Mhm. Ale to jest dobre, o ile my coś też z tego w praktyce wyciągamy. Bo też miałam taką ciekawą rozmowę ostatnio i stwierdziłyśmy wspólnie z moją gościnią, że my zaczynamy być super w teorii. Wszyscy się tym interesują, tak. Ale czy my to realnie przekładamy na nasze życie? I właśnie dlatego wydaje mi się, że super jest podejść do tematu neuroplastyczności od tej praktycznej strony. Czyli no okej, wiemy, że możemy to zmieniać, ale pytanie brzmi, dlaczego warto chcieć zmieniać coś w naszym mózgu? To brzmi w ogóle abstrakcyjnie, tak, nie? W ogóle, bo może warto od tego wyjść, że my chyba przez lata, pokolenia, też jakby nie mam tutaj danych, myśleliśmy, że nasz mózg się kształtuje, jak jesteśmy, nie wiem, dziećmi i potem po prostu on się starzeje, jesteśmy w coraz gorszej formie, zapominamy i generalnie mamy demencję i umieramy. No tak, w dużym skrócie i totalnym uproszczeniu. Znaczy bardzo dobry timeline, rzeczywiście tak to było jeszcze do niedawna, bo nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą i przyznam, że w ogóle neuronauka tak naprawdę rozkwita w przeciągu ostatnich 50-60 lat, bo jeszcze na początku lat XX wieku, jeszcze lata 20, ale w ogóle w XX wieku tak naprawdę zaczęto gdzieś tam coś rozkminiać i łączyć kropki, że nie do końca jest tak, jak powiedział skądinąd wybitny neuroanatom Ramon Santiago y Cajal, który badał neurony, który zajmował się w ogóle po prostu morfologią neuronów, też je rysował, opisywał. Zawdzięczamy mu ogrom fantastycznych doniesień. Natomiast on był bardzo mocno ugruntowany w swoim stwierdzeniu, że wszystko, co się w mózgu rodzi, gdzieś tam funkcjonuje i umiera, to jest jakby koniec, kropka, już nic się nie wydarzy, wszystko, jest, co zostało ukształtowane, jakby kończy się i jakby mózg się starzeje i degeneruje. No i jakby jasne, jest tak, że my się starzejemy, degenerujemy, to też jest absolutnie elementarny proces życia, biologii, ewolucji. Uważam, że i też mam duży ukłon jakby w tą stronę, nie jestem kompletnie za sztucznym. Znaczy to też jest temat bardzo, etyka tu by wchodziła, no bo same ingerencje medyczne, operacje też możemy mówić, że to jest sztuczne wydłużanie życia. Natomiast mam jakąś taki wielki szacunek do fizjologicznego starzenia się, do odpuszczenia tego, że jest to proces życia, jakby przechodzenia materii. Myślę, że to też trochę wiąże się gdzieś tam z buddyjskimi podejściami, ale chodzi mi o to, że wszystko się starzeje i nasze organy również i neuroplastyczność nie neguje tego, że my się starzejemy, że mózg degeneruje, że neurony umierają, ale mówi o tym, że jesteśmy w stanie po pierwsze tworzyć nowe sieci połączeń pomiędzy neuronami, czyli to nie jest tak, że jeżeli coś gdzieś tam w naszym mózgu zostało utrwalone, czegoś się nauczyliśmy, to już nie możemy tego zmienić, po pierwsze. Po drugie, nie jest też tak, że mózg tylko kiedy jest młody, kiedy jest mały, może się kształtować i może uczyć się nowych rzeczy. To też wiemy już dzisiaj, że tak nie jest. No i z neuroplastycznością absolutnie nierozerwalnie złączone jest zjawisko neurogenezy, czyli po prostu, jak sama nazwa mówi, genezy tworzenia nowych neuronów. W biologii mówimy na to de novo, czyli jakby totalnie od początku, że nawet nie chodzi o regenerację neuronów, tylko to, że rzeczywiście w dorosłym mózgu, w mózgu moim, twoim, osób po 30, osób starszych, nawet w mózgu, no nawet osób po 50, 60, jeśli są odpalone, powiedzmy, pewne właśnie dbałość w życiu o to, żeby ta neurogeneza mogła zachodzić, to dzisiaj wiemy, że te neurony się tworzą, bo tak naprawdę gdybyśmy mieli się zastanowić i gdyby tak nie było, no to wszelkiego rodzaju urazy głowy, też choroby neurozwyrodnieniowe, udar, jakiś uraz taki typowo fizyczny, no różnego rodzaju wylewy, tak niedokrwienny, czy właśnie udar niedokrwienny, czy wylew krwi do mózgu, no już różnego rodzaju patologie, powodowałyby to, że no my nie jesteśmy w stanie się regenerować, a dzisiaj wiemy. I tutaj chciałabym podkreślić, bo jest to wielka rzecz, że to właśnie między innymi dzięki polskiemu badaczowi, który z tego co pamiętam, jeśli się pomylę, to z góry przepraszam, ale tak z głowy, wydaje mi się, że to był 45. rok, Jerzy Konorski, nasz polski neuronaukowiec, badacz, zdefiniował, podkreślił jakby fakt, że neurony tworzą się, że jakby nie jest to zamknięty proces, podważył tym samym jakby rozważania właśnie Cajala, który powiedział, że wszystko jest skończone, zamknięte i nic się nie wydarzy. Oczywiście grono i tutaj szeregi naukowców były bardzo sceptycznie nastawione do tego, co powiedział Konorski. Musiało minąć troszkę czasu i wydaje mi się, że to była końcówka lat 60., kiedy naukowcy badając tak zwane lezje, czyli uszkodzenia hipokampa, struktury odpowiedzialnej za pamięć. Jak ktoś pamięta nasz odcinek o chorobie Alzheimera, odsyłam. Tam był zdominowany przez hipokamp. To właśnie zauważono, że uszkodzenia hipokampa u osób jakby w wyniku właśnie tam zmian neurologicznych
są w stanie się regenerować, rearanżować i też powstają nowe neurony. I wtedy jakby boom. I zobaczcie, zwróćcie uwagę, że to jest, tak jak mówię, końcówka lat 60., 69. rok. Przecież to jest ultra nowe, tak naprawdę ultra nowa wiadomość. W sensie, że to nie są jakieś bardzo stare dane naukowe, tylko stosunkowo od niedawna to wiemy. Czyli rzeczywiście nie jest tak, że to wszystko jest ukształtowane i dlatego tym bardziej, mam wrażenie, powinniśmy się tym zainteresować, bo możemy wpłynąć na różnym poziomie na nasz mózg. I tutaj, tak jak mówię, kwestie regeneracyjne, kwestie uczenia się nowych rzeczy, konsolidowania pewnych kwestii, żeby móc zwiększyć, jak to ładnie mówimy, ten performance mózgowy, ale też żeby wpłynąć na pewnego rodzaju nawyki, czy też żeby zrozumieć, jak kształtują, budują się uzależnienia, bo zawsze mówimy w taki bardzo pozytywny sposób o neuroplastyczności, jako regeneracja, przywracanie funkcjonowania układu nerwowego, ale nałogi, utrwalanie tych złych nawyków. Tutaj właśnie wdał się techniczny babol, kiedy Asia mówiła o tym, że w przypadku uzależnień, które są tutaj tematem pobocznym, również mamy do czynienia z utrwalaniem pewnych wzorców i budowaniem tych niepożądanych, w tym przypadku połączeń neuronalnych. Skręćmy trochę w tę drogę, to jest mega fascynujące, też właśnie nigdy się nie zastanawiam nad tym od tej strony, tak, że jakby to jest w ogóle duża dyskusja, co obawiam się, że może nam zająć 200 godzin, nie wiem, czy to rozstrzygniemy, tak? Czyli kwestia tego, czy rzeczywiście to otoczenie kształtuje nasze mózgi, czy tutaj mamy uwarunkowania genetyczne, które predeterminują. Kocham ten temat, więc zaraz możemy bo to jest super ciekawe i na przykład właśnie w kontekście uzależnień są osoby, które uważają, że to są jakieś rzeczy, do których mamy predyspozycje i które po prostu na tyle jesteśmy trochę skazani. Z drugiej strony wiemy, że mamy jednak władzę nad tym, czy pójść za jakimś impulsem i potem z tego, co mówisz, możemy po prostu sobie wypracować taką ścieżkę, takie połączenie, które sprawi, że my będziemy chcieli zawsze sięgać po papierosy codziennie rano, dajmy na to. Fantastycznie, pięknie, że tak sobie sama płynie i skręcamy w tą stronę, bo rzeczywiście jest tak, że neuroplastyczność, tak jak powiedziałam, to nie są tylko te kwestie super pozytywne, tylko właśnie praca później z złamaniem pewnego rodzaju schematów i automatyzmów myślenia, też uzależnień, właśnie tutaj głównie tej ścieżki zależnej od dopaminy, tak zwanego układu mezolimbicznego, gdzie mamy takie struktury, tutaj miało nie być tych pojęć, ale no, muszę, bo się uduszę, i one półleżące, czy dopamina właśnie, która tam działa i powoduje te wyrzuty, to odpalanie ciągłe takiej ekscytacji w wyniku różnego rodzaju substancji, które zwiększają nam poziom tej dopaminy, powoduje po prostu, że my po pierwsze przyzwyczajamy się do tego bodźca, siłą rzeczy potrzebujemy więcej tego bodźca, żeby receptory, które odbierają tą insulinę, znów były na nią wrażliwe, skąd też wszystkie te zajawki i rozmawianie o dopaminowym detoksie, którego, mówię, interpretacje są różne, tutaj nie chodzi o to, żeby się zamknąć, nie jeść, nie obserwować, nie wiem, świata, nie spotykać się z ludźmi, których kochamy, tylko żeby sobie zrobić pewnego rodzaju deprywację rzeczy, które wiemy, że nas gustują. I ja to robię czasami, gdy mam okazję pojechać na odosobnienie, podczas którego nie mam kontaktu z telefonem, czy ogólnie po prostu zabieram sobie pewnego rodzaju natłok bodźców, które są podprogowo uderzają nas z każdej możliwej strony i rzeczywiście widzę, naprawdę widzę to realnie w swoim życiu, jak uwrażliwiam się później na rzeczy, które mnie cieszą. To jest przykładem może być to, jak jedziemy, nie wiem, z Maćkiem spać do lasu, czy właśnie się tu rozmawiałyśmy o spaniu w samochodzie w Rumunii, czyli zabieramy sobie pewnego rodzaju udogodnienia, które też nas nakręcają, dają nam coś fajnego, chociażby mniejszy kontakt z telefonem. I później człowiek po pierwsze jest spokojniejszy, to na pewno. Po drugie, gdzieś uwrażliwia się na to wszystko. No i rzeczywiście jest tak, że w uzależnieniu my poprzez to, że przyzwyczajamy się do pewnych kwestii, utrwalają nam się też te ścieżki, między innymi w tym układzie mezolimbicznym, czy generalnie nasz mózg reaguje w taki sposób, że działamy w pewnym rodzaju z automatyzmu. Trudno jest uzależnieniem też jakby zerwać, bo te ścieżki się utrwalają. Możemy sobie to wyobrazić w taki sposób, że no mamy sieć neuronów, gdzieś tam, nie wiem, jakieś takie, nawet możemy wygooglować, jak wyglądają sieci neuronalne. Jeśli sygnał cały czas chronicznie się powtarza, w dużej częstotliwości, też w określonych sytuacjach życiowych, bo z nałogiem, z uzależnieniem jest tak, że on gdzieś tam jest, plasuje się w jakiejś sytuacji, dlatego mówi się często, że czasami zmiana otoczenia, środowiska, miejsca, w którym przebywałem, czasami też no, unikanie ludzi nawet, którzy kojarzą nam się z jakimś wydarzeniem w naszym życiu, może spowodować no, mniejsze odpalanie tych ścieżek, danej ścieżki, która po prostu na zasadzie neuroplastyczności się utrwaliła. No bo mózg lubi łączyć bodźce, lubi łączyć fakty i nie bierze
po prostu zdarzeń jako kontur, czyli tylko takie całe pełne spektrum, typu zapach, atmosfera, miejsca, więc jesteśmy w stanie to odpalić, na przykład nauk się może odezwać. Więc to jest bardzo ważna kwestia, żeby zrozumieć, że tutaj te ścieżki, które się często odpalają, związane z jakąś rutyną, a nauk też jest rutyną i nawykiem utrwalonym będzie się nam po prostu odpalać. I tak samo jest w kontekście zespołu stresu pourazowego, PTSD. Też czytałam kiedyś badania, które właśnie dotyczyły między innymi takiego leku popularnie stosowanego jako beta-bloker propranolol, który miał za zadanie jakby zmniejszać właśnie te ścieżki neuroplastyczne związane z danym wydarzeniem, które jest trudne do wyzbycia się, gdzie to nacechowanie emocjonalne jest bardzo silne i my to cały czas automatyzm odtwarzamy, co też ostatecznie prowadzi później do depresji, bo nawracające chroniczne myśli, takie ruminacje, no znowu automatyczne myślenie na temat pewnych kwestii, też jest związane z tą ukształtowaną ścieżką nerwową, z tym sygnałem, który się powtarza. Więc chciałabym po prostu, żebyśmy pamiętali, że ta neuroplastyczność to jest bardzo szerokie zagadnienie właśnie tej plastyki i zmiany mózgu pod wpływem tego, co nam się powtarza, pod wpływem tego też, co jest dla nas przyjemne, bo rzeczywiście jest tak, że my dążymy do tej przyjemności i też to jest też takie zgubne trochę, bo dążymy do tej przyjemności, ale ostatecznie, kiedy tego jest bardzo dużo, to po pierwsze stajemy się właśnie mało wrażliwi na to i też to, co przyjemne, jest między innymi słodki smak, czy generalnie rzeczy, które nas bardzo mocno ekscytują, też szybko się po prostu z tego uzależniamy. To jest ewolucyjnie zakonserwowane, bo to się wydawało dla nas korzystne. Więc tutaj jakby w tym kontekście, ale żeby nie zapomnieć o to, co zapytałaś, bo to jest, myślę, arcyciekawe. I tutaj nie jestem w stanie podzielić gdzieś tam na pół, że czy geny, czy środowisko, to wszystko ma znaczenie. I czy w kontekście neuroplastyczności, czy generalnie w ogóle tego, co dzieje się w nas biologicznie, stan zdrowia, stan choroby. I ja myślę, że pięknie to zamyka taka klamra. Ja akurat się w psychosomatyce jako, wiesz, wykładowca powiedzmy, ale ostatnio też wróciłam się z warsztatów, gdzie rozmawialiśmy z uczestnikami właśnie o modelu powstawania pewnych rzeczy, czy tego, dlaczego mam predyspozycję do tego, że jestem, nie wiem, osobowością no dużo gorzej radzącą sobie z jakimiś trudnościami, czyli mam tą gorszą rezyliencję, albo mam jakieś skłonności do samookaleczania się, do zaburzeń, jak bardzo to, co się dzieje gdzieś tam w okresie wczesnodziecięcym, o czym mówi teoria przywiązania Bowlbiego, czyli jak te deprywacja z bliskim opiekunem, właśnie przywiązanie, opieka, niezaniedbanie, o czym profesor Wetulani tak często mówił, że tak naprawdę dla dziecka to, co go kształtuje, jego mózg, jego poczucie własnej wartości, jedną z największych traum jest właśnie zaniedbanie. Jak bardzo to wszystko kształtuje nas i buduje w nas pewnego rodzaju zasoby, właśnie tą rezyliencję na to, że no nie wiem, będę z mniejszym prawdopodobieństwem sięgał po używki lub nie będę wpadał w jakieś tam towarzystwo, któremu się bardzo mocno poddam, że będę miała jakiś taki swój fundament jakby takiej siły w tym, że pewnego rodzaju rzeczy interpretuję, nie wiem, coś może być dla mnie bardzo stresujące, a dla innej osoby, która ma tą większą rezyliencję, dużo mniej. No ale to są znowu aspekty środowiskowe, to jak jesteśmy wychowani. Jest też kwestia oczywiście genetyczna i tak samo w kontekście neuroplastyczności, różnego rodzaju polimorfizmy, czy zmiany w receptorach, w kanałach, w białkach, które gdzieś tam zarządzają, orkiestrują tą neurochemią, to oczywiście są zmienne genetyczne, bo ja mogę mieć, nie wiem, polimorfizm, czyli małą zmianę w obrębie genu, który reguluje mój transporter dla dopaminy, ty możesz mieć inną, więc to też na pewno jest bardzo ważna komponenta, ale to jest wszystko coś, co jest bardzo jakby właśnie znowu tutaj neuroplastyczne, więc plastyczne. I dzisiaj tak samo w kontekście uzależnień mówimy o modelu biopsychospołecznym, czyli musi być jakaś kwestia psychiczna, czyli przykładowo przytrafia się coś w naszym życiu, co jest bardzo trudne, no więc i popycha nas w kierunku, no nie wiem, używki, bo to daje nam zapomnienie, bo to daje nam dopaminę i jest taka deprywacja tego bodźca, który jest dla nas smutny, jest związany z jakąś tragedią życiową, więc staramy się zatkać uszy. Jest też ta komponenta, ten element biologiczny, czyli w kontekście chorób, no po prostu podatność jakiegoś narządu. No z defaultu może, nie wiem, mam predyspozycję do tego, że mam mniej wytrzymałą wątrobę trzustkę. I jest też ten aspekt społeczny, czyli coś przykładowo dzieje się. I to wszystko się jakby razem łączy i rzeczywiście może powodować, że jedni ludzie inni w inny sposób reagują. Tak jest właśnie w kontekście uzależnień, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć jeden do jeden, że tutaj rzeczywiście kwestie
nie wiem, kulturowe, czy to gdzie żyjemy, czy kwestie typowo biologiczne, czy kwestie związane właśnie z rezyliencją i z tym, że gdzieś tam we wcześniejszym życiu przytrafiło nam się coś bardzo złego, przykładowo trauma, która ukształtowała tak mój układ nerwowy i odpowiedź na stres. Ale też wydaje mi się, że każdy z nas jest tak indywidualnym przypadkiem, że nawet rozmowa o tym, czy to jest to, czy to, nie ma takiego większego znaczenia, bo u Ciebie możliwe, że przeważyły geny, a u Twojej koleżanki przeważyły jakieś wydarzenia przykre. No i to Ty musisz zadbać o to, żeby sobie ten komfort życia zapewnić. Jesteś takim osobnym case study, nie? Więc jakby taka generalizacja w sumie jest mało praktyczna. Tak myślę. Co nam to tak naprawdę da, ale powiedziałaś o różnych rzeczach. Ja tak postaram się, tak miałam takie mikronotatki w głowie, żeby się odnieść. Ale super ciekawe jest to, co powiedziałaś o tej rutynie, że wychodzi na to, że dlatego jest nam tak łatwo budować nowe nawyki i zmieniać się, kiedy się przeprowadzamy, kiedy zmieniamy miejsce, w którym jesteśmy. Czasami się zastanawiam, tak, czemu tutaj chcemy się ćwiczyć, a w domu włącza mi się lęk, tak? Albo mam ochotę na ciasto za każdym razem, kiedy jestem w domu rodzinnym. Że tutaj, że nasza głowa odpala nam po prostu te schematy, które pamięta. I to jest pięknie nazwane w ogóle w neuroplastyczności uczeniem asocjacyjnym. To jest też związane z warunkowaniem, jakby słynny eksperyment Pawłowa, który pokazał tak, że najpierw dzwonienie dzwonkiem na to, że pies dostanie pokarm, wiązało się z tym, że pojawiała się ślina, jakby wiadomo, myślę, że wszyscy znają to doświadczenie, natomiast później już nawet bez pojawienia się pokarmu, samo dzwonienie dzwonka uczyło już organizm psa do tego, że w pewien sposób się zachowuje. I to możemy tutaj jakby rozważać na poziomie tego warunkowania, natomiast dokładnie jest też tak, że my uczymy się i zapamiętujemy rzeczy, które są gdzieś tam zasocjowane, są ze sobą połączone. Mózg generalnie uwielbia, jest stworzony do tego, żeby łączyć fakty. Nic nie dzieje się jakby w oderwaniu od siebie. Dlatego na przykład ucząc się też nowych rzeczy, czy zmieniając nawyki, kiedy chcemy włączyć jakąś rutynę do życia, fajnie jest łączyć jeden element z drugim. Przykładowo nie wiem, biorę się za siebie, chociaż nienawidzę tych noworocznych postanowień, ale dobra, postanawiam, że będę sobie praktykować codziennie rano. I fajnie jest to połączyć z rutyną tego, że piję gdzieś tam szklankę wody. To zaczyna nam asocjować, w ogóle mózg lubi w taki sposób łączyć rzeczy i też w ogóle to tutaj odniosę się do takich molekularnych kwestii neurobiologicznych, ale o tym też tak naprawdę mówi tak zwana reguła HEBA, podwalina, fundament neuroplastyczności, w ogóle uczenia się, która mówi, że neuron A ma sobie tutaj swoją błonę i synapsę, pomiędzy którą działają neuroprzekaźniki, łączy się z jakimś neuronem B, czyli z czymś jakby innym, i jeszcze dochodzi do tego neuron C. Jeżeli coś jest powtarzane cały czas chronicznie, to zaczyna tworzyć się tutaj pomiędzy nimi więź, zaczyna się utrwalać ta sieć neuronalna, która powoduje, że inne neurony widzą, ej, kurde, oni są aktywni, tutaj się dużo dzieje, więc zaczynają się utrwalać, nadbudowywać inne synapsy wokół tego. To się nazywa z angielskiego long-term potentiation, czyli jakby długotrwałe wzmocnienie synaptyczne. Jeśli coś jest często powtarzane, jeszcze jakoś jest asocjowane ze sobą, to naprawdę ma większą siłę i jakby rację bytu, że zostanie z nami na dłużej. Więc ja się totalnie z Tobą zgadzam, że zmiana miejsca, czy znowu nie chodzi o, bardzo jestem daleko od tych zrywów takich, że teraz nagle zmieniam wszystko w swoim życiu. Próba łączenia pewnych elementów, typu kładę na przykład książkę gdzieś tam obok łóżka wieczorem, co mi przypomina o czymś, to są naprawdę bardzo fajne takie lifehacki, elementy, które pomagają nam utrwalać jakieś tam rutyny. Tak samo w kontekście niwelowania tych automatyzmów, też łączenie jednego elementu z drugim, na przykład jeżeli rezygnuję z tego po troszeczku, no to też jakby rezygnuję z czegoś, co z tym się gdzieś tam kojarzyło, w sensie takim, tak jak powiedziałam, że czasami rezygnujemy z bytowania w danym miejscu, czy nawet z drogą do tego miejsca, rzeczywiście, żeby w pewnym stopniu powodować tą, jak mamy long term potentation, to jest też long term depression, czyli wyłączanie, wyciszanie powoli tej jakby sieci neuronalnej. To też w kontekście uzależnień jest tak, bo tutaj sobie tak skaczę z tematów, ale ja mam ciąg myślowy w tym momencie, żeby... Mam nadzieję. Hamuj mnie w każdej chwili. Tak samo jest właśnie w kontekście tego, czy jeżeli jesteśmy taką osobowością, dobra, tutaj zaraz jesteś psychologowie, psycholożki, mogą, nie wiem, czy w ten sposób się określa, ale mój mózg tak to postrzega, że mamy tendencję do uzależnień i jesteśmy bardzo dopaminowi, to rzeczywiście często jest tak, że niwelowanie jakiegoś uzależnienia, które jest związane z ultra dużym wyrzutem dopaminy, narkotyki, amfetamina, metamfetamina, kokaina, coś, co daje ogromny wyrzut dopaminy. Często jest tak, że takie osoby wychodzące z uzależnienia muszą sobie zastąpić ten nawyk i przeprogramowują w pewnym stopniu mózg,
ale dalej jest to związane z tym wyrzutem dopaminy, tylko kierują to na coś innego. Przykładowo sporty ekstremalne zmniejszają po prostu dawkę. Dokładnie. Albo zmniejszają dawkę, też jest taki proceder na przykład ze zrzucaniem papierosów, czy są takie podejścia też w terapii uzależnień, że deprywuje się troszkę ten bodziec, nie robić tego od razu. Tak samo w kontekście niwelowania uzależnienia od cukru, bo tak cukier uzależnia i aktywuje nam dopaminę. Więc te mniejsze podaże stosunkowo są lepsze niż nagłe odcięcia. Natomiast tutaj w kontekście tego, żeby nadbudować tą sieć neuronalną, jakby tą, ten szlak, czy to, co nam się wiąże z tym, że potrzebujemy tej dopaminy, czymś innym. I to też zazwyczaj jest związane z jakimś innym po prostu aktywowaniem dopaminy, między innymi przez np. sport ekstremalny, czy nie wiem, ja przepraszam osoby, które już gdzieś tego słuchały, że się powtarzam, ale dla mnie to są doskonałe przykłady Jerzego Górskiego, już nie żyjącego, który też leczył się z uzależnienia w Fundacji Marka Gmińskiego Monar, a był przecież wybitnym biegaczem, zresztą był o nim, już nie pamiętam film, tego filmu, ale o tym, jak właśnie zdobywał Ironmana. Podobnie nieżyjący już Tomasz Mackiewicz, Chapkins, który zdobywał Nanga Parbat. Też tak naprawdę bez jakiegoś super zaawansowanego przygotowania himalajistycznego, a jednak no, sport ultra ekstremalny, a też był to człowiek uzależniony wcześniej od substancji, więc to bardzo pokazuje w taki prosty sposób, jaka jest potrzeba po prostu zmiany, troszkę tego punktu patrzenia na to, ale dalej jest to ta dopamina. Ale czy to oznacza, że te osoby zawsze będą miały podwyższone zapotrzebowanie? No bo jednak sporty ekstremalne są, jak sama nazwa wskazuje, jakimś ekstremalnym też wyrzutem, no głównie pewnie adrenaliny i to jest bardzo duża stymulacja dla większości z nas. I czy jakby przechodzenie z ciężkich narkotyków w sporty ekstremalne, wiadomo, jest tutaj mniejszym złem, ale czy to już jest jakby meta, czy jest szansa jeszcze schodzić z tego poziomu? Zresztą nie wiem, czy to mam takich badań, nie jestem tutaj ekspertem takim od behawioralnych kwestii. Więc oczywiście no, jest to, nie chcę być mniejsze zło, bo dla mnie sport zawsze jest dobry, ale też do tego momentu, dopóki nas nie uzależnia, właśnie o to chodzi, nie? Jeżeli jesteśmy gdzieś tam uwikłani przez to i coś nas kompletnie zniewala, w sensie nie jestem w stanie żyć normalnie, nie wiem, wypada mi trening lub nie mogę pojechać w góry, wspiąć się gdzieś tam na 8-tysięcznik, nie jestem w stanie funkcjonować, no to też jest uzależnienie i to też ostatecznie no, kompletnie dereguluje nasz układ nerwowy, bo bycie w ciągłym pobudzeniu, tutaj kolejny temat gdzieś tam poboczny się wkrada, ale dopamina, adrenalina, noradrenalina to są neuroprzekaźniki, które nas pobudzają. Tak? To są jakby wysłannicy układu tego współczulnego, który nas ciągle daje w tryb on, więc organizm długofalowo też nie jest w stanie tak pojechać. W sensie, jeżeli mówimy o homeostazie, o takiej równowadze, o takim o też uziemieniu, więc to nigdy nie jest dobre. Natomiast wydaje mi się, że no, próba wyjścia z uzależnienia jednak bardzo trudna jest dla osób, które nagle mają usłyszą od terapeuty czy lekarza, no to okej, to teraz nagle jest luka w twoim życiu, bo to było coś, co dokładnie, albo nie wiem, wybierz się rozmawialiśmy o tai chi, dla osoby, która tak bardzo była uzależniona od tego poczucia dopaminowego, no będzie to tak naprawdę koniec życia. To też nie chodzi o to, żeby nagle była czarna plama, tylko próba zastąpienia tego właśnie w taki sposób. Więc wracając tutaj do tego pojęcia neuroplastyczności, chodzi o to, że mózg naprawdę jest plastyczny, że jesteśmy w stanie nawet, i tutaj kiedyś nam się wydawało, że ten, bo nie powiedziałyśmy o tym, do drugiego roku życia rzeczywiście nasz mózg jest taką masą, jest plasteliną, jest czymś, co się przecudownie formuje, bo też ilość neuronów w ogóle się definiuje wtedy i wiemy, że część niepotrzebnych umiera na drodze darwinizmu neuronalnego, część gdzieś tam się nadbudowywuje, osłonka mielinowa też się w korze przedczołowej zaczyna tworzyć, czyli to, co powoduje, że myślimy sprawniej, lepiej, to wszystko się tworzy za dzieciaka i okej, to jest prawda, że drugi, czwarty, piąty rok życia jesteśmy najbardziej plastyczni, chłonni, więc powinniśmy rzeczywiście dawać dzieciaczkowi możliwość różnych bodźców i możliwość wyboru, chociaż też tutaj tak dodam, będąc jeszcze w tym temacie, że tu nie chodzi kompletnie o przebodźcowanie, tylko o to, żeby różnorodność, dokładnie, żeby dzieciaczek miał kontakt ze wzbogaconym środowiskiem, ze stymulacją pod tytułem rówieśnicy, dorośli, dźwięki, kwestie związane z jakąś pracą manualną. Im bardziej wzbogacone środowisko, tym lepiej, więc pełna zgoda, że ten mózg kształtuje się za dzieciaczka, ale naprawdę dzisiaj też wiemy, że mózg kształtuje się i jest w stanie się jeszcze zmieniać, jest w stanie naprawdę poznawczo hulać, absolutnie nazywam to taką nawet takim boostem poznawczym w dorosłym wieku, bo przecież też wybitne dzieła, naprawdę i naukowe i z takich dziedzin humanistycznych, wspaniałe dzieła książkowe powstają też w wieku, kiedy osoby są starsze i zresztą kompletnie jest, jak wiadomo, na zasadzie takiej
po prostu takiego spadku poznawczego, mózg się starzeje, ale właśnie to wszystko, co my robimy ze sobą pod tytułem budowanie rezerwy poznawczej i dbanie o ten mózg i o to, żeby ten mózg nie osiadł na laurach, i jak to, znowu się przepraszam, powtórzę, profesor Wetulani mawiał, w mózgu nie ma zasiłku dla bezrobotnych, czy use it or lose it, to właśnie jest zasada, która powoduje to, że używamy ten mózg, dbamy o niego, więc no spoko, za dzieciaka nam się to wszystko kształtowało, byliśmy w stanie nauczyć się na większej ilości rzeczy, przychodziło nam to z łatwością, ale to nie jest powiedziane, że jeżeli teraz nie włączymy tego trybu on, to nie jesteśmy w stanie czegoś zmienić. Jesteśmy w stanie naprawdę nauczyć się żonglować, jesteśmy w stanie grać w szachy. Oczywiście nie tak, pewnie nie będzie to tak szybkie i być może nie będziemy takimi arcymistrzami, gdybyśmy nauczyli się w wieku 5-6 lat, ale naprawdę jesteśmy w stanie jeszcze kompletnie zrestrukturyzować to, co, do czego wydawało nam się, jesteśmy stworzeni. Jeśli tylko pozwolimy sobie na odpalenie tych nowych rzeczy. Jest kilka takich elementów, które muszą być spełnione, żeby coś było neuroplastyczne, żeby jakiś proces był neuroplastyczny, ale to może za chwilkę. Ten temat by się po prostu rozkręcił. Dobrze. Słuchaj, w ogóle ciekawe jest to, że mi się wydawało w ostatnim czasie, że to jest takie oczywiste, że dzieci są najbardziej chłonne, plastyczne i wtedy przyjmują każdą rzecz, każdy schemat od rodziców od otoczenia. Ale spotkałam się z takim stwierdzeniem ostatnio i w sumie często się to słyszy, że oni są jeszcze mali, on jeszcze nie rozumie. Wiesz co, przecież on był świadkiem tego, jak był mały. On teraz jako dorosły przecież dopiero może wynieść z tego lekcję. Nie? I miał takie wow, czyli istnieje takie przekonanie, że dorośli rozumowo, logicznie kumają, a dzieci to są takie po prostu, nie wiem, jakieś amerby, bo po prostu sobie egzystują i tylko mają fizjologiczne potrzeby. To też oczywiście zależy, o jakim wieku mówimy, bo rzeczywiście mawia się, że ten, zresztą bardzo dużo kwestii tego dotyczy. W ogóle poczucia ja, takiego definiowania, rozpoznawania siebie w lustrze. Taki moment kluczowy dla dzieciaczka to właśnie te 18, 24, 36 miesięcy, kiedy właśnie dotyk, rozmawianie z dzieckiem, pokazywanie mu nowych rzeczy, obserwacja otoczenia. Po prostu wyobraźmy sobie jako taki wielki blossom boom w mózgu, czyli mamy neuron, z którego odchodzą te wszystkie połączenia, dendryty, takie drzewko dendrytyczne mawiamy. Badania na zwierzakach, ale też badania na ludziach wykazały, że im bardziej wzbogacone jest to środowisko, tym to drzewko rozkwita, czyli ten mózg jest lepiej skomunikowany. I to przekłada się na dorosłe życie, czyli jak szybko kojarzę, też jak uczę się nowych rzeczy, czy mam predyspozycję do tego, że półkule mi się lepiej komunikują. Więc rzeczywiście ten okres, tak jak wspomniałam, 2, 3, 4 lata, też nawet do 5 roku życia mówi się, że ten mózg jest ultraplastyczny, ale w ogóle okres bycia dzieciakiem. Natomiast pamiętajmy, i o tym dużo mówią wszelkiego rodzaju koncepty, teorie dotyczące traumy, czy właśnie kształtowania układu nerwowego dziecka, jak dużo rzeczy konsoliduje się w naszym mózgu, nawet jeszcze przed tym czasem, kiedy hipokamp, czyli ta struktura odpowiedzialna za pamięć, jest w pełni wykształcona. Jak dużo wspomnień, jak dużo rzeczy właśnie takich tutaj nawiązuje, bo chodzi mi o zdarzenia negatywne, czy jakieś traumatyzacje, zaniedbanie właśnie, wykorzystywanie seksualne, ciężkie, bardzo trudne rzeczy, które się po prostu kumulują w naszym ciele migdałowatym, w układzie limbicznym. I to jest tak zwana pamięć emocjonalna. I rzeczywiście jest tak, że później w dorosłym wieku my nie pamiętamy tego w taki sposób jawny, świadomy, ale albo możemy mieć flashbacki gdzieś tam, bo coś nie zostało ułożone w tym hipokampie, nie zostało jakby dobrze zintegrowane, albo w ogóle nie pamiętamy tego w taki sposób świadomy, jawny, ale gdzieś tam może się to odezwać. Mamy reakcję. W postaci, dokładnie, mamy reakcję układu nerwowego, mamy reakcję taką somatyczną, bo układ nerwowy, ten związany z emocjami, pamięta. Więc to jest bardzo duży mit, że dzieci jakby nie kojarzą, nie rozumieją. Oczywiście mogą nie rozumieć jakichś naszych dialogów, ale naprawdę odczuwają emocje. No a w kwestii uczenia się rzeczywiście jest tak, że nawet taki młody dzieciaczek, ilość tego, co mu podajemy, też czy tego nie jest za dużo, za mało. Tutaj Ala Olszewska, która właśnie była moją gościnią, która też zajmuje się neuroobrazowaniem, tak pięknie podkreślała to, że fajnie, zabawki interaktywne, kurczę, gry, jakieś tam coś brzęczy, dzwoni, ale nic nie zastąpi też właśnie tego kontaktu i uczenia się. My się jako ludzie najlepiej uczymy od siebie. Tak jak się uczyły od siebie nasi po prostu przodkowie, człowiekokształtni, małpy, generalnie po prostu my jako nasi przodkowie uczyli się poprzez przekazywanie, to też nic nie zastąpi tego, jak kontakt z człowiekiem. I jeżeli odpalamy, nie wiem, masz tutaj włączać bajeczkę, czy tam coś lata, biega, fruwa, no to w pewien sposób, dobra, no możemy nauczyć się literek, ale to nie jest
To nie jest ta nauka, to nie jest tak wartościowe też wydarzenie, które wiąże się z wszystkim wtedy, z całą emocjonalnością też wokół tego, które jest gdzieś tam mocno skonsolidowane w głowie. Czyli nie ulega wątpliwości, że dzieci są bardziej chłonne, ale nasz los nie jest przesądzony. Jeżeli jesteśmy dorośli, możemy sprawić, że nasz mózg jest jeszcze bardziej plastyczny, tak. Czyli jak nam się odpali, odpalą nam się te rezerwy poznawcze. Tak. To ja uwielbiam w ogóle stwierdzenie rezerwy poznawczej. Ja to tak sobie zawsze wizualizuję, że to jest taki nasz plecaczek. Jak zrobiłyśmy o podróży z plecaczkiem, i się po prostu się tu łączą fakty, gdzie mamy zapakowany ten nasz prowiant, czy tą naszą broń. Skrzynka z narzędziami, dokładnie, bo nieuniknione jest to, że będziemy trochę gorzej pamiętać, że możemy gorzej się koncentrować, po prostu no, starzejemy się i każdy układ mózg też się starzeje, a jeśli sobie jeszcze wyobrazimy, ile się dzieje procesów w mózgu, ile tam się tworzy energii i pamiętajmy, że mózg to jest 20% ciała, 2%, przepraszam, naszego ciała, 20% energii jest tam przetwarzane, po prostu to jest narząd, który jest cały czas odpalony. Nawet kiedy śpimy, pomyślmy sobie, że w fazie snu REM śpimy, a mózg i tak ma oscylacje fal mózgowych, takie jakbyśmy byli aktywni, więc to się musi starzeć. Natomiast jest rzeczywiście tak, że pewnego rodzaju rutyny, i może teraz do tego przejdziemy, bo tutaj nawet dieta wpływa na neuroplastyczność. Przede wszystkim to, czy dbamy o układ nerwowy, no bo co z tego, że my będziemy się bodźcować, stymulować, nie wiem, szachami, żonglerką próbować, jeśli układ nerwowy będzie niezdrowy, czy nie będziemy odpowiednio dużo pić, czy nie będziemy dbać o to, że mózg nie będzie miał sobie stanów zapalnych. Tutaj też, jakby wiesz, to jest temat rzeka. Myślę, że my też rozmawiałyśmy kiedyś na ten temat o dobrostanie układu nerwowego przy chorobie Alzheimera, ale mamy myśli to, że po pierwsze, żeby nam się chciało uczyć, musi być cała neurochemia w równowadze. A żeby neurochemia była w równowadze, musimy zadbać o to, co jemy. Bo realnie truizm, ale jesteśmy tym, co jemy i mózg naprawdę strasznie szybko reaguje też na to, co mu dajemy albo czego mu nie dajemy. Czy przekarmiamy się, czy jemy w nadmiarze, to tutaj znowu odsyłamy z Karolą do pierwszego odcinku naszego wspólnego Rytmie Dobowym, chociażby o przerywanych postach, o tym, żeby się nie przekarmiać, nie dawać za dużo tej energii, bo się wtedy rozleniwiamy. To kompletnie nie sprzyja uczeniu się i takiej ostrości poznawczej. Tak samo dieta uboga w wielonasycone kwasy tłuszczowe, które no, tworzą realnie nam neurony, błony neuronów, tworzą też mielinę, tą osłonkę, która powoduje, że te sieci neuronalne no, mogą tam latać, strzelać po prostu, że ten prąd się tam dzieje. Za dużo ilość cukru też jest kompletnie niesprzyjająca uczeniu się nowych rzeczy, właśnie tej ostrości poznawczej. Dieta ze zmniejszoną podażą cukrów prostych, takich utwardzonych, słodyczy, cukrów rafinowanych jest zawsze, zawsze polecana w kontekście choroby Alzheimera, schizofrenii, depresji. Wszędzie tam, gdzie mózg po prostu no, kuleje, jakby, jeśli chodzi o funkcjonowanie, więc to są na pewno elementy, które są bardzo ważne. Zresztą nawet badania naukowe na modelach myśli głównie, ale dużo jednak z tego wyciągamy, bo tutaj chodzi o mechanizmy, pokazują, że zwiększona podaż kwasów omega-3 zwierzęcych, EPA, DHA, rybich lub mogą być też te z alg, sprzyja neuroplastyczności, sprzyja tworzeniu takiego białka, które BDNF, które wspiera neurony, też zwiększona ilość cynku w diecie, kurkumina. To mogą być związki, które rzeczywiście wpływają na to, że ta neuroplastyczność ma się lepiej. Często to, o czym zapominamy, a ja ostatnio mam taką jakąś większą dbałość do tego tematu, tutaj woda, nawodnienie. Naprawdę nic się nie jest w stanie wytworzyć w mózgu i tak samo jeśli mówimy o uczeniu się, o tej w ogóle chęci do tego, żebyśmy nam się chciało wstać z łóżka, czyli żebyśmy nie czuli zmęczenia, przeciążenia, jakiejś mgły mózgowej, to często po prostu jest niedożywienie, tylko nieodpowiednia ilość wody. Bufor do zachodzenia wszystkich reakcji, wypukiwania różnego rodzaju metabolitów, toksyn. No woda jest po prostu niezbędna. Są w niej też jony, które umożliwiają przepływ prądu pomiędzy neuronami, więc to wszystko jest niezbędne do nauki. Więc jeśli mamy taki moment, w którym albo jest to dla nas intensywny okres takiej pracy intelektualnej, albo pracujemy nad zmianą jakichś nawyków, rutyn, uczymy się czegoś, to serio, ta woda to zawsze powinniśmy o to dbać, ale naprawdę jeśli nie będziemy pić i już w ogóle jest też tak, że jeśli czujemy pragnienie, to mawia się, że to już jest odwodnienie. To jest już może być między 2 a 5% odwodnienia, a przypomnę tylko, że około 10% odwodnienia już jest szkodliwe dla naszych organów. Więc nie wiem, że to brzmi jako taki nudny basic, ale naprawdę to jest podstawa. Tak samo w kontekście snu, czy regeneracji, odpoczywania. Jeśli nie będziemy sobie tego fundować, to też nie będziemy w stanie konsolidować w głowie tych wszystkich kwestii. Myślę, że ty miałaś już odcinek, też u nas, my rozmawiałyśmy, ale o śnie
Nie wiem, czy Skaro, Domarańczyk to było, czy generalnie wiem, że już te tematy były poruszane relatywnie, nie chcę się powtarzać, ale naprawdę i jedna faza snu, faza REM, czy faza NREM, faza snu głębokiego, nie można powiedzieć, co jest ważniejsze, bo wszystko jest ważne dla aspektów uczenia się. Jedna z faz jest potrzebna, żeby jakby obstrugać tą górę informacji i utworzyć, uformować z tego pewien zaczątek, żeby później móc gdzieś te informacje konsolidować, żeby łączyć fakty. No tak jak mówiłam, mózg uwielbia łączyć te fakty i naprawdę tylko jeśli jesteśmy wyspani, wypoczęci i zregenerowani, my możemy gdzieś tą wiedzę ulokować, czyli właśnie zasocjować. Całe to uczenie asocjacyjne bazujące na łączeniu rzeczy, naprawdę no badania wskazują mocno, że lepiej i kreatywniej, logiczniej myślimy, jeżeli jesteśmy wyspani, a dla mnie właśnie bycie kreatywnym to jest łączenie tych wszystkich faktów, czyli to uczenie właśnie asocjacyjne. No też oczywiście są elementy, które są takie podstawowe dla tej neuroplastyczności w kontekście, co rzeczywiście sprzyja tej nauce i powoduje, że mózg jest neuroplastyczny i się zmieni. I myślę, że tutaj warto wspomnieć, że to nie chodzi o samo powtarzanie czynności, która jest dla nas łatwa. Żeby mózg się czegoś nauczył i żeby to było coś, co rzeczywiście zmobilizuje mózg do rearanżacji, do tej neuroplastyczności, to musi być jakieś zadanie, jakiś proceder wymagający poznawczo. Musi być coś, co nas intryguje, gdzie się będziemy koncentrować. Trudność, wyzwanie, stawianie pewnego rodzaju właśnie progów, trochę wychodzenie ze strefy komfortu. Czyli jeśli przykładowo nie jestem, ja tak mam, ja mam fatalną koordynację, już kto mnie zna, to wie i też zawsze idę gdzieś w lewo, gubię się. Ja na przykład myślę, że dla mnie, dla mojego mózgu, no absolutnie creme de la creme, jeśli chodzi o neuroplastyczność, byłoby uczenie się, nie wiem, żonglowania, czy gdzieś praca z taką lateralizacją półkul. Coś, co jest dla mnie trudne, coś, co jest w jakiś sposób wymaga mojej koncentracji, więc jeśli chcemy... zrobić to ćwiczenie. Tak. To nie. Albo machanie gdzieś tam jedną ręką w prawo, drugą w lewo. Rzeczywiście pewien poziom trudności, jakby też fajnie, jeżeli rośnie jakiś tam próg trudności, który sobie stawiamy. Natomiast fajne jest to, że rzeczywiście możemy łączyć pewne kwestie. Czyli jeśli chcemy uczyć się języków, to rzeczywiście jest tak, że i ty jesteś tutaj moim mistrzem, bo władasz po prostu wieloma. Jeśli mamy umiejętność już, jakby chłoniemy języki, to rzeczywiście jedno idzie za drugim. Znowu to uczenie asocjacyjne. W ogóle uczenie się nowych języków, gra nauki, nauka gry na instrumencie są uważane za jedne z takich najbardziej wymagających poznawczo, pięknie gdzieś tam korzystających z tych rezerw w głowie, które mamy, łączenia faktów, też łączenia półkul. No, to jest coś, co rzeczywiście od nas wymaga cały czas gdzieś tam tej aktywacji sieci neuronalnych. Natomiast czytałam ostatnio w bardzo fajnej książce Doładuj swój mózg, właśnie którą ostatnio nawet na Instagramie polecałam, szczególnie ten temat neuroplastyczności tam jest poruszony, że troszkę mitem jest to, że gry wideo, właśnie takie, czy Scrabble też spoko, czy rozwiązywanie krzyżówek, ale bardziej jakby to nas wzbogaca i udoskonala już sam ten proces, ale nie do końca wpływa na takie ogólnie logiczne myślenie i taką otwartość głowy i kreatywność ogólnie per se. Czyli bardzo pielęgnujemy to, dokładnie tak. Odkopujemy gdzieś tam z szuflad, czy staramy się, nie wiem, skoncentrować i rzeczywiście to też stymuluje mózg, to może być spoko, to też daje nam pewnego rodzaju relaksację, odpoczywamy, ale no dużo lepiej sprawdzają się uczenie się po prostu nowych rzeczy, uczenie się języków, właśnie gra na instrumencie, czy właśnie ta żonglerka, o której wspomniałam, czyli coś, co jakby bardziej stymuluje mózg jakby w całości i rzeczywiście jest też pewnego rodzaju, tak jak powiedziałam, tym poziomem trudności, też coś, co wymaga od nas naprawdę dużej koncentracji i wejścia w ten taki dopaminowo-acetylocholinowy flow. Ja trochę Ci przerywałam, bo to chodzi o to, że w wielu, sama robiłam taki mikro-research i w wielu artykułach jest napisane właśnie gry wideo, to właśnie świetny sposób na to, żeby aktywować tę neuroplastyczność i bardzo mnie to zaniepokoiło, bo to jest chyba zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Czyli to jest na pewno w jakiś sposób wyzwanie, jeżeli musimy tam kombinować strategicznie i być zręcznymi, ale nie przynosi się takich rezultatów. Tak, i to na pewno nie chodzi właśnie o taką neuroplastyczność, jak przykładowo, tak jak wspomniałam, języki, czy te kwestie, które nas tak mocno obciążają intelektualnie. I właśnie co jest też ważne, bo mówimy o tej neuroplastyczności, tutaj budowaniu też tej rezerwy poznawczej, bo dla mnie to jest niezwykle połączone, że to wszystko, co robimy pod kątem takim intelektualnym, tego działania, to, że mózg czuje się właśnie potrzebny,
to rzeczywiście jest coś, co powoduje, że przykładowo choroba Alzheimera czy demencja, problemy z pamięcią są odsunięte w pewnym stopniu, bo mózg po prostu czuje się potrzebny, to też ma takie jakby realne działanie neuroprotekcyjne i nawet były badania, też przytaczałam już w którymś, nie wiem, z opowieści, dotyczące właśnie chyba sióstr zakonnych, które no wiadomo gdzieś tam, to były chyba też siostry, które przy okazji były nauczycielkami, oczytane, lata spędzone gdzieś tam w bibliotekach, w każdym razie po śmierci, postmortem badano mózgi, to było, ja teraz nie chcę przypomnieć, bo nie pamiętam, bo przeczytałam to w którejś z książek, natomiast wiem, że to było badanie opublikowane w dobrym czasopiśmie naukowym, w każdym razie w mózgach były zdefiniowane obecne zmiany typowe dla choroby Alzheimera, czyli beta-amyloid i białko tau, natomiast ciało, organizm nie dały osoby poznać temu spadkowi poznawczemu, czyli jakby ta rezerwa poznawcza spowodowała, że w ogóle te zmiany się nie objawiły. I to rzeczywiście też pięknie pokazuje, że osoby, które no gdzieś tam uczą się, są aktywne, chociażby słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ja też wspominałam o tym przy okazji naszego podcastu o chorobie Alzheimera, że to była moja grupa kontrolna w pracy związanej z chorobą Alzheimera. Osoby, które po pierwsze uczą się, gdzieś tam chodzą na wykłady, bodźcują się intelektualnie, jeszcze przy okazji przebywają z innymi osobami, czyli ten aspekt społeczny jest ultra ważny, to wszystko powoduje, że nasz mózg naprawdę się wolniej starzeje. I też jakby mówi się, że to może sprzyjać w ogóle neurogenezie, czyli tworzeniu tych komórek nerwowych. Oczywiście to nie jest znowu przełożenie 1:1, że ja będę teraz tutaj chodził na spotkania gdzieś tam jako senior i uczył się, że to nie zawsze tak musi być, natomiast badania pokazują, że to na pewno powoduje jakby większą predyspozycję czy możliwość do tego, że te neurony jednak będą tworzyły się de novo. Ja też to tak rozumiem, że nasz mózg jest tak zajęty rozwijaniem się, że on nie ma już przestrzeni na to, żeby się starzeć i niszczyć, tak jakby te procesy się nie aktywują, bo mamy inne zajęcia. To jest jak już go odżywiamy poprzez to wszystko, ale też jest w ogóle bardzo ważna kwestia, jestem też po przesłuchaniu wspaniałego tutaj lokowanie produktu, robimy różnych zaprzyjaźnionych podcasterów, bardzo lubię podcast mojej też zaprzyjaźnionej Kamy Wojtkiewicz, Norowadła myśli, ona miała fantastyczną audycję z Tomaszem Stawiszyńskim, który napisał Ucieczkę do bezradności, jestem pod wpływem ekscytacji tą książką, ale mówi właśnie o takiej za dużej też produktywności. Mam na myśli tego, że dzisiaj w dobie tego, że budujemy się, uczymy się nowych rzeczy, poznajemy, znowu tu nie chodzi o to, żeby to się wszystko przełożyło, przesunęło na tą szalę hiperstymulacji i pobudzenia. Jeśli nie będziemy odpoczywać i nie damy się tym wszystkim rzeczom ułożyć, czyli znowu jest tego tak dużo, że zarywam noc, uczę się gdzieś tam, tu się budzuję, tu coś, to też się zestarzejesz i jakby to tak bardzo nasila stres, nasila stan zapalny, że jakby chodzi o tą równowagę. I ja sama, już się znamy parę lat, wiesz, że ja jestem na maksa nakręconym człowiekiem, w sensie kocham rozmawiać o nauce, mówić, opowiadać, ale naprawdę od już kilku lat, w sumie myślę, że od roku bardziej, kiedy uczę się siebie, uczę tego, jak bardzo potrzebna mi jest ta relaksacja, dzień kompletnie off, nawet od czytania rzeczy, które mnie absolutnie fascynują, bo jednak jak ktoś żyje pracą i to się przenika, trudno znaleźć tą granicę, żeby dzisiaj sobie poczytam powieść. A od jakiegoś czasu wróciłam do mojego, nie wiem, Wiesława Myśliwskiego, czy teraz właśnie czytałam Stawiszyńskiego, wchodzę totalnie w książki, w których ja nic nie będę podkreślać, ja nic nie zaznaczę, ja nie będę rozkminiać, nie będę myśleć, to naprawdę też powoduje, że mi się odpalają jakieś w ogóle, wiesz, inne pola związane z kreatywnością, że bardziej łączy fakty. Że to uczenie asocjacyjne mi się nawet włącza, bo nie budzuje, nie stymuluje mózgu cały czas. I to jest taki po prostu tribute to wszyscy słuchacze, że czasami ilość tych podcastów, które słuchamy, czy ilość wiedzy, tu tego jest teraz tak dużo, sama się łapie w tym gdzieś, tak, tworząc te treści naukowe, że można trochę zwariować. Bo w tym wszystkim chodzi o to, żeby dawać sobie powoli to, i nawet w ogóle też kwestia uczenia się jest taka. Moim zdaniem miareczkowanie jest dobre na wszystko. Powoli chłonę pewnego rodzaju treści, gdzieś tam konsoliduję sobie to w głowie, niż zarzucam się też tym wszystkim. I tak samo jest w kontekście uczenia. Neuroplastyczność też bazuje na tym, że coś jest w małych ilościach, ale powtarzalne i do tego wracam. A żeby do tego wracać, muszę to lubić, to musi być coś dla mnie sympatycznego. A nie mam teraz zryw, a później długo nic. I jest znowu deprywacja. I tak jest chyba w życiu z wszystkim, że te małe, też taki piękny obrazek jest, jak widziałam, drabina z kroczkami ustawionymi milimetr po milimetrze, czyli po prostu magia małych kroków,
a drabina, która niby cię przyspieszy, bo masz 10 stepów w dużych odległościach, ale tak naprawdę to w ogóle nigdy nie służy. I tak samo tutaj bym bardzo chciała, żeby wybrzmiało to, że to wszystko są narzędzia i my możemy spróbować szukać nowych rzeczy, ale to też nie chodzi o to, żeby się frustrować, że ja się teraz wziąłem za naukę gry na gitarze i jeszcze zapisałem się na francuski, a nic mi nie idzie, bo prawdopodobnie nie pójdzie. Bo po prostu też jest za dużo i jeśli sobie robimy za duży fokus na to, no to wiecie jak to jest, no nie myśl o różowym słoniu i tutaj będę, że kurczę, musi mi wszystko wyjść, to ostatecznie może mi nie wyjść po prostu, nie? Albo nie wyjdzie mi, no to też w ten sposób się zaprogramuje. A też widzę analogię choćby do sportu, czy o jodze, którą obie praktykujemy i chcielibyśmy chodzić na jak najbardziej wymagające zajęcia. Wydaje nam się, że yin yoga czy jakaś restauratywna praktyka jest stratą czasu i czymś, co w ogóle nie, jakby nie rozwija naszego ciała, a to sprawia, że ta wiedza ciała, która wynika z poprzednich praktyk i stawania na macie, ugruntowuje się i daje przestrzeń na to, żebyśmy mogli potem wrócić do tego. I tak samo właśnie w przypadku tego uczenia się. Ja się w ogóle czuję taka na maksa dowartościowana tutaj moimi ostatnimi wyborami właśnie powrotu do gry na pianinie i właśnie nauki francuskiego. Też oczywiście się totalnie zgadzam tak empirycznie z tym, co mówisz, że ja widzę na przykład ucząc się francuskiego, że przez to, że znam hiszpański, mój mózg wyłapuje i nagle wie, jak coś powiedzieć, rozumie jakieś zdania, a ja w życiu na przykład nie miałam kontaktu z tym językiem i samo mnie zadziwia ten geniusz mózgu. To jest coś pięknego, to jest właśnie łączenie tego wszystkiego. Ale właśnie przy lekcjach, przy grze na instrumencie, ja realnie czuję, jakbym była na siłowni mózgu i jest to trochę taka właśnie frustracja, a jednocześnie zupełnie inny rodzaj wysiłku niż właśnie wtedy, kiedy gram w Scrabble i szukam w tej biblioteczce po prostu tych słów. Także to fajnie jest też sobie rozróżnić, poobserwować. No ale słuchaj, piękne jest to, jak to podsumowałaś, że mówimy, jak ważna jest ta nauka, edukowanie się, też w zakresie edukowania siebie i no, łatwo się w tym wszystkim zafiksować i my tak lgniemy do tego, żeby się ulepszać. I też, żeby wszystko rozumieć. No, tak, żeby już umieć. Tak, żeby to wszystko przyszło teraz, żeby rozumieć też pewne rzeczy. Czasem znowu, ja też tak o sobie myślę tutaj, że ja jestem bardzo, wiesz, naukowe podejście, a im bardziej teraz puszczam pewne rzeczy i staram się nie rozumieć nawet tego, tylko coś się samo dzieje, że coś lepiej kojarzę, że lepiej łączę, jak się zaczyna pewne rzeczy odpuszczać. I naprawdę też tu w kontekście wszystkiego, i to można, wiem, że to brzmi tak, że jak ktoś coś nie wie, o czym powiedzieć, co jest szkodliwe, to mówi stres, ale naprawdę jest tak, że kiedy sobie robimy za duże ciśnienie na coś, to też jest trudniej. I jakiś czas temu właśnie nagrywałam rozmowę o budowaniu nawyków, rutyn, to akurat odnosiło się do jogi, czy rzeczywiście takie codzienne, harpagańskie, że tak powiem, stawanie na macie, nawet kiedy nie mam siły, nie chcę, nie lubię. Nie będzie też służyło do czemu dobremu. My musimy lubić to, co robimy, żeby powracać do czegoś, to musi nas angażować, tak jak powiedziałam, poznawczo, mieć pewien poziom trudności, ale fajnie, jeśli też to lubimy. I wiadomo, no są pewne rzeczy, które no, trzeba przejść i nie wiem, każdy miał pewnie w swojej historii, ja biofizykę tak przychodziłam, nienawidziłam tego przedmiotu na studiach i myślę, że nie poszłam w to właśnie dlatego, że tego nie lubiłam, więc fajnie jest znaleźć sobie coś, co rzeczywiście nas fascynuje, ale też nie zmuszać się do tego jakoś bardzo mocno. I też takie fajne badanie, może nie wiem, też podsumowujące, bo myślę, że pięknie naukowcy nazwali to białko, bo chciałam powiedzieć o białku REST, które jak się okazało, jego zmniejszony poziom też korespondował, był związany z chorobą Alzheimera, czyli osoby, które to akurat dotyczyło też umartwiania się, ale po prostu świadomości tego, że te mózgi czasem muszą się wyłączyć, w sensie takim, że te wszystkie praktyki, które mają na celu włączenie trochę tej pustki, tej przestrzeni. Nie da się nie myśleć. W sensie takim, że rzeczywiście my o świadomości wiemy do tej pory tyle, co nic i myślę, że tak będzie, bo świadomość jest czymś, co tak ciężko zbadać, ale nawet to poczucie tego, że jestem świadoma, że gdzieś tam ta myśl jest, czyli świadomość jest włączona, ale my się nie przywiązujemy do tej rzeczy, pozostawiamy taką przestrzeń, taką pustkę, to coś, co kiedyś mogłoby się wydawać właśnie, tak jak mówisz, kompletną nudą i czymś, jakąś taką próżnią, że ja nic dla siebie nie robię, czasami naprawdę jest no, wielkim w ogóle, wiesz, po prostu petardą, jeśli chodzi o neuroplastyczność. I ja naprawdę widzę to w swoim życiu, nawet w takim aspekcie też ruchowym, bo nie powiedziałyśmy jeszcze o tym dosłownie słówko, jak bardzo ta neuroplastyczność i często uczenie się nowych rzeczy, czyli aktywowanie mózgu też sprzyja temu, że my się uczymy automatycznie łatwiej wzorców ruchowych i działa to też odwrotnie, dlatego też tak kocham sport. Jeśli jestem aktywna fizycznie, uczę się nowych rzeczy, typu
zwróciłam ostatnio do jazdy na rolkach, a mam tak, że miałam kilka upadków na głowę, więc przykładowo uczę się jeździć szybciej i hamować. I wczoraj frustrowałam się jak małe dziecko kompletnie, że jakby nie czuję tej koordynacji. A naprawdę uczenie się nowych rzeczy też ruchowo, podejmowanie jakichś innych zupełnie aktywności, typu właśnie też zaczęłam chodzić na boulder, co jest dla mnie też zupełnie czymś innym, ścianka, powoduje, że mózg ogólnie jest bardziej chłonny, jest plastyczny, jest jakby taki, wyobraźmy sobie, że to jest takie odżywcze. Neuroplastyczność na poziomie takim fizycznym też sprzyja temu, że mamy lepszą neuroplastyczność na poziomie mentalnym. I w ogóle to też tak pięknie ze sobą zgrywa się, bo nawiązuje do tak zwanego mind-muscle connection. My mamy po prostu też, zamykając taką klamrą psychosomatyczną, lepsze czucie ciała. My lepiej jakby czujemy to, co jest wewnątrz. W ogóle lepiej czujemy i czujemy się w ciele i też uczymy się tego ciała, więc oprócz tych aspektów w ogóle, które robi dla nas sport dobry, to naprawdę wiadomo, jednym z takich bullet pointów, jeśli mówimy o neuroplastyczności, neurogenezie, jest to, żeby ruszać też te ciała, żeby nie tylko siedzieć w książkach. Ale to jest taki obiekt zamknięty. Mam wrażenie, że dzięki ruchowi nasza głowa lepiej przyswaja i potem ten ruch sprawia, że w nas się to układa. Tak, one się tak wzajemnie napędzają. Właśnie brakowało mi trochę tego sportu, tutaj rozumiem, przecież Asia musi powiedzieć o sporcie. I jeszcze ja tak na swoje takie lajkowe podsumowanie widzę, że właśnie powiedziałaś fajnie o tych czynnikach senno-stresowo-jedzeniowo-sportowych, takich powiedzmy rekreacyjnych, jako podwalina, jako fundament do tego, żebyśmy mogli w ogóle zacząć działać typu nauka języka, instrument czy jakiś nowy sport, powiedzmy właśnie coś związanego z manualnymi działaniami. I to wszystko nam tworzy taki piękny proces, no, że nie możemy tylko nagle teraz się zajechać jakimiś super, nie wiem, właśnie zajęciami gry na harfie, jeżeli nie są wspomniane te niższe. Tak. Jeśli nie jesteś odżywczo, jeśli będziesz miała jakieś niedobory, kurczę, standardowo, wiesz, osoby nie jedzą mięsa, nawiążemy tutaj, mają chroniczny niedobór B12, który wiąże się z tym, że jest ospałość, brak energii, nie ma serotoniny, nie ma dopaminy, no to przecież żadna osoba nie wytrwa w tym, że mamy jakieś postanowienie. Przecież funkcjonowanie naszej głowy, naszego mózgu to jest chemia. A cała ta chemia robi się z tego wszystkiego, ze snu, ze sportu, z wody. I mam wrażenie, że my często o tym zapominamy, że jeśli nie, miałam jakiś wykład i mam opowiadać jakiejś dużej firmie o rezerwie poznawczej czy wspieraniu kognitywnym, to przysięgam, że zawsze zaczynam od tego, bo uważam, że no to jest podstawa. Jeśli człowieku nie zadbasz o siebie, to jest kwestia drugorzędna. Tak samo jest w kontekście tego, żeby niwelować stres. Jeśli przykładowo chcemy zajść w ciążę, czy chcemy właśnie się czegoś nauczyć, czyli chcemy włączyć coś, co jest drugorzędne, bo organizm zawsze najpierw będzie działał do tego, żeby się obronić, żeby podołać stresowi, a później możemy myśleć o tym, żeby się uczyć. I też myślę, że jeśli słuchają nas jacyś studenci, każdy, kto studiował, pamięta okresy sesji, kiedy rzeczywiście, jeśli się nie wyspało, czy było się na śmieciowym jedzeniu, no to później nagle 10 godzin przed spaniem nauki biochemii, rano się wstaje, ja tak miałam, pamiętam, że uczyłam się do egzaminów czasem przez noc i rano jest pustka i kompletnie przecież wczoraj jeszcze to pamiętałam, a nawet może się zdarzyć, że po nocy się to zapomina, bo po prostu ulatuje, nie ma jak się to skonsolidować, więc no naprawdę taki wielki ukłon, żeby ta równowaga była, w sensie to jest fajne i super, żeby się bodźcować, bo nauka też jest bodźcowaniem, mówię tym pocałunkiem dla synapsy, jak to profesor Kosut mawia, ale bez tego zwolnienia i myślę, Karol, że możemy w ogóle, bo obie jesteśmy ostatnio zafascynowane medycyną chińską, że musi być to yang, czyli to pobudzenie, ale musi być też to yin, żeby w ogóle to się ze sobą jakoś powiązało. No pięknie pani to zakończyła. Mam wrażenie, że też otworzyłyśmy dużo ciekawych tematów i mi się po prostu cisną jeszcze pytania, ale to jest dobry moment, żeby postawić taki wielokropek i zostawić też naszych słuchaczy z różnymi może przemyśleniami. U ciebie też zresztą mogą pogłębiać te tematy w nieco bardziej jeszcze naukowy, konkretny sposób. My tak tylko zarzuciłyśmy temat, że tak, dla mnie to było mega ciekawe, więc strasznie dziękuję. Ja dziękuję. I życzę nam kolejnych spotkań, bo po prostu wierzę, że nauka nas będzie zaskakiwać cały czas i nieskończona po prostu. Jest nieskończone pole, a ty jesteś moim naukowcem numer jeden i tak się zaśmiałam w głowie, jak zaczynałaś, że właśnie uwielbiam, jak przychodzą do mnie ci naukowcy i zawsze muszą się tak zacząć tłumaczyć i mówić, że tego nie wiedzą, bo się stresują, tego nie znają, ale jesteśmy wam bardzo wdzięczni, że nam przedstawiacie tak już kolektywnie do ciebie się zwrócę. Nie, ja czuję się, odbieram to wobec wszystkich. Tak, reprezentantką. Ja się cieszę, Karo, że w ogóle, to tak już na zakończenie sobie poschodzimy, ale już tak kończąc, że chciałaś wtedy nagrać te podcasty, bo mam też wrażenie, przynajmniej jakby z mojej grupy osób, które gdzieś tam zostały i chcą się edukować, uczyć, że to naprawdę jest wielka rzecz, że mając też tą nazwę tak
pole wrażenia, ale osobom, która prowadzi podcast, może dużo odbiorców, że rzeczywiście było miejsce, jest miejsce na to, żeby mówić o tych kwestiach, bo naprawdę budowanie świadomości, mam wrażenie, wokół naszego życia, ciała, tego, co dzieje się w naszej biologii, to jest coś, co realnie może nam poprawić życie i też możemy to puścić dalej, więc realnie my możemy żyć lepiej, jeśli mamy większą świadomość, możemy też wpłynąć na innych ludzi. To się tyczy wszystkiego, później całego świata, środowiska, bo gdzieś tam budujemy to wszystko, więc ja wielki ukłon mam do Was, słuchacze, do wszystkich, którzy gdzieś tam siedzą, interesują się nauką, no bo myślę, że naprawdę piękna sprawa. Ja jestem za każdym razem wzruszona, gdy ktoś pisze, że coś się zmieniło w jego życiu. I nawet jeśli to jest jedna osoba, która napisze taką wiadomość, to jest takie mission complete. I też piękne jest po prostu to, że takie treści mają szansę też gdzieś wybrzmiewać, docierać do ludzi na większą skalę i Boże, życzmy sobie tego więcej. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrowski, pa! Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. I dziękuję też marce Health Labs Care za objęcie nad nim patronatu. Ja korzystam z suplementów Health Labsu od lat. Są to moim zdaniem najlepsze jakościowo produkty na polskim rynku. Dlatego jeśli macie ochotę je przetestować, możecie skorzystać z mojego kodu rabatowego Karolina10, dzięki któremu otrzymacie 10% zniżki. Asia współtworzyła wiele receptur wspierających pracę mózgu, dlatego propozycje produktów znajdziecie w opisie. Ja jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wyrozumiałość i za wspólne świętowanie 200. odcinka podcastu. My niezmiennie będziemy słyszeć się w każdy poniedziałek o 7 rano na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. W każdy pierwszy dzień miesiąca czekają na Was inspiracje, czyli mój solowy odcinek. I wykorzystując ten podniosły moment, mam do Was małą prośbę. Będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować, wystawić mu opinię, wybraną liczbę gwiazdek. To wszystko możecie zrobić na iTunesie, w aplikacji podcasty, na Spotify'u i na YouTubie poprzez lajki, subskrypcje i komentarze. Zapraszam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska i mam nadzieję, że będziemy się słyszeć jeszcze przez kilkaset odcinków albo i nawet kilka tysięcy. Wielkie dzięki. Do usłyszenia. Cześć.